Cześć, witam cię kolego. Cześć. Przedstawisz się nam? Mariusz. Ksywkę jakąś masz? Boro. Boro. Kiedyś w wojsku, jak służyłem w Krakowie, miałem ksywkę Psychol. Służyłem w 10. Batalionie desantowo-szturmowym. Okej, okay, a byłeś zawodowym, czy...? Skakałem ze spadochronem, byłem na dwóch misjach. Byłem w Bośni i Hercegowinie i w Afganistanie. I co po wojsku? A po wojsku? No co po wojsku? No po wojsku poszedłem do pracy. Koledzy byli wtedy ważniejsi, poszedłem do pracy, pracowałem, miałem bardzo dobre prace, bardzo dobre prace. Ja byłem przełożonym w Anglii, byłem team liderem. Czyli twój angielski też jest na dobrym poziomie? I think so is okay. Yeah. You can speak good English. Yeah. Yeah, that's very nice. You can use it. I know. When you go to Egypt and everywhere, when you speak English, it's all right. Tak, zgadza się. Wszędzie się możesz skomunikować. Everybody tak? understand English. When I ask somebody here, can you speak English? Just little bit. No. And later. Understand everything. Nie, to się zgadza. Niemcy za bardzo nie chcą po angielsku mówić, że oni się nie lubią, chociaż umieją, bo sam się przekonałem. Ja maturę zdawałem z niemieckiego, ale to był 98 rok. No, jak nie używasz języka... Zaniknie. To teraz mogę tylko powiedzieć. Ein, zwei, drei, Polizei. A może inaczej? Może Redoute Ordona? To znaczy? Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo. 200 harmat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko jak morza brzegi. I widziałem ich wodza. Już nie będę dalej mówił. Ale teraz pan Tadeusz. Na ten czas wojski chwycił na taśmie przypięty. Swój róg bawoli długi, cenkowany, kręty jak wąż boa. Oburącz do łóz go przycisnął. Wzdął poliki jak w bania. Wciągnął w głąb pół brzucha i wydał z niego cały zapas ducha. No, szacun, byku. Ze szkoły dalej pamiętasz? No, to już, to są lata, wiesz, które, 90. No, no tak, no ale to trochę minęło czasu, a ty dalej to pamiętasz, jakby to wczoraj. W sumie ruczka i ryzinka i wesoła jak kartinka. W sumie kniga i tetrad, 1, 2, 4, 5. W jakim jeszcze języku mówisz? Ja ci powiem, ja miałem papiery na wszystko, ale... Co poszło nie tak, że jesteś teraz, tu i teraz? Kobiety mi zryły tak głowę, w sumie nigdy wina nie leży po jednej stronie. No z reguły to się rozkłada na dwie. Tak, ale tak mi zryła, z jedną byłem 13 lat, kupiłem dom. Ja miałem dom w Anglii. Moja była żona, bo ja z nią byłem, to jest moja ex-wife. Ona, nie rzucaj mi. No co mam robić? To pieniążki są, zgadza się. Ziomuś, nie przeszkadzaj sobie, jak ten, co śmiał. Moja była żona mieszka z moją córką w Walii. Dokładnie to jest Clanechley. To jest między Swansea a Cardiff. To jest Walia. Mm-hmm. Ja tam 10 lat mieszkałem. Kontakt masz? Nie. Ani z dzieciakiem, ani z byłą żoną? Nie mam. Chciałbyś? Tak. To jest ciężka sprawa, byku. Powiem ci tak. Jakbym chciał postąpić tak, jak moich wielu kolegów, to musiałbym się powiesić na klamce. Ale ja tego nie zrobię. Nie no, brachu, życie jest jeszcze długie przed tobą. Ja wiem. Jest to bardzo przykre. Nigdy w życiu nie podniosłem ręki na kobietę ani na dziecko. Nawet klapsa ich nie dałem. A dzisiaj jestem tutaj. Nikt się mną nie interesuje w tej chwili. Mają mnie w czarnej dupie. To jest przykre. Powiedz mi, co się stało, że się rozpadło twoje małżeństwo?
moje małżeństwo się rozpadło, bo jak pracowaliśmy razem, było wszystko okej. A ona potem poszła do sklepu, inaczej, pokierowałem ją, mówię, zrób sobie prawko, zrobiła w Anglii prawko, w Walii. Potem jeździła jako tłumacz, ona biegle zna, nie tak jak ja, angielski, ona zna biegle, ona tłumacza przysięgłego ma. Oj, chciała angielskie, walijskie nazwisko. I dostałeś po rogach. No, bo to nie Kasia, tylko Kate jest teraz, Kate Scar. No, przykre to jest. Potem z drugą byłem. 10 lat teraz z tą, co byłem. Co, Mariuszku? Ja mówię, no co, bo jak wróciłem z Anglii, pracowałem w Kutnie, bo ja jestem z Kutna ogólnie. Mhm. Wiesz, gdzie Kutno? Wiem, wiem. Pracowałem w Pringlesach, w chipsach. Byłem technik operator, zarabiałem po 7 tysięcy. Czemu ty tyle pracujesz? Bo ona tylko chciała podróżować. Była ze mną 3 razy w Turcji, 3 razy w Egipcie. Widziała Sfinksa, piramidy. Była w Maroko, w Agadirze. Była w Barcelonie. Co? Brak mi słów. Gdzie jedziemy? Dobra, spływ Dunajce. Nie ma problemu. Gdzie jedziemy? Do Wisły. Okej. Gdzie jedziemy? Do Zakopanego. Na skoki. Nie ma problemu. Do Wrocławia. Do Oceanarium. Wszystko było bezproblemowo, za pieniądze, za które, które ty zarabiałeś. Ona nie zarabiała, bo ona pracowała, ta nie moja była żona, tylko ta... Druga partnerka. Ona pracowała u mojej siostry w McDonaldzie, bo moja siostra jest kierownikiem w McDonaldzie w Kutnie i we Włocławku. I ona się na mnie obraziła za to, że ona potrafiła smykać, sobie tam gdzieś fruwać, potem wracała, a ja dawałem jej szansę. Straciłem wszystkich. Przykre. Idzie to opanować. Ja nie powinienem płakać, ale same łzy mi lecą. No to jest przykre, to jest przykre. Powiem ci szczerze, stary, że no... Głupio mi jest, że zapytałem w ogóle o to. Nieważne, to jest nieistotne. Ja i tak do tego już nie będę wracał. Kiedyś poszedłem do pani psychologii, powiedziałem jej, żebym nie cofał się wstecz, tylko idź do przodu. No. Wylądowałem znowu, przyjechałem z Utrechtu, w Utrechcie też mieszkałem, w Antwerpii, w Belgii też mieszkałem. Też bez domka? Znaczy, czy normalnie pracowałeś? Ja normalnie pracowałem, ja busem ludzi woziłem do pracy, z Antwerpii do Amsterdamu. A jak długo jesteś bezdomny już? Od października. Zeszłego roku. I cały czas Berlin? Tak. Tutaj wylądowałeś i tutaj... Tutaj wylądowałem, miałem dokument, miałem dowód. Ja miałbym tu już pracę. No ale niestety, tutaj uśniesz we zbanie, czy w ubanie i nie masz nic. Ja tutaj straciłem w ciągu 8 miesięcy, ile to będzie, to zaraz będzie rok, 10 plecaków. Teraz mój plecak to jest to. Wszystkie zajumane. Czyli taka reklama, no takie gówno. Wszystko. Powiedz mi, uzależniony jesteś od czegoś? Od alkoholu. Teraz się uzależniłem. Ja tak nie piłem, bo ja 17 lat grałem w piłkę. Okej. Okay. Na wyższym poziomie? Druga liga. Ale to w tamtych latach, 90. W jakim klubie? Petrochemia, Wisła, Płock. Wiesz co to? No, oczywiście, że tak. No. A dzisiaj potem mi przetrącili kulosę. Ja jestem po 4 artroskopiach kolana. Wiesz co to jest artroskopia? Wiem, ja wiem. Nie mam wiązadeł krzyżowych prawego i części łękotki. Przez kontuzję. Ale daję radę. Straszyli mnie endoprotezą, bo wiedzą, że to jest refundowane dla nich. Mm-hmm. Bo nie biorą za to pieniądze. Nigdy w życiu się na to nie zgodzę. Ja patrz, ja jestem po 4 artroskopiach. Nie będę ci teraz demonstrował, jak biegam, ale byś się zdziwił. No podejrzewam, że potrafisz to dobrze, skoro mówisz o tym. No tyle lat spędziłem, no co tam, to wojsko, Kraków,
Pustynia Błędowska. Tam jak długo byłeś w wojsku? 2 lata. Ja skakałem na Pustynię Błędowską na D5-kach za N26 i Antka. Wiesz co to jest D5-ka, spadochron, nie? Wojskowy. I w Gliniku koło Tomaszowa Mazowieckiego. Potem pojechałem przez IFOR-SFOR na misję do Bośni, Hercegowiny. Miałem SWD na stanie, broń snajperską. Nie kałasznikowa 762. Potem pojechałem do Afganistanu. Jak długo byłeś w Bośni na misji? Pół roku. Pół roku. Potem pojechałem do Afganistanu. Byłem tyle samo. Mogłem zostać, ale znowu koledzy byli ważniejsi. Strzelałem do ludzi. Nigdy nie strzeliłem do kobiety ani do dziecka. Potem byłem. Wiesz, gdzie jest Gostynin? Nie mam pojęcia. Tam, gdzie Trynkiewicz siedzi. Potem byłem pół roku w psychiatryku po tym, jak musiałem strzelać. No jednak odbierałeś komuś życie, tak? Miałem takie rozkazy. Nie strzelałem, mówię, nigdy nie strzeliłem do kobiety ani do dziecka. Nigdy w życiu bym tego nie zrobił. Chuj, żeby mnie nawet zastrzelili. No jakieś zasady swoje trzeba mieć, bykuj. No i tak mi na głowie to padło też, że... No i tak życie się toczy. Teraz jestem na ulicy. Zoologiczny garden. Ostatnio zabili tu człowieka, Polaka. I dziecko 3-letnie. Dziecko 3-letnie? Tak. Tutaj wieczorem, w nocy, trzeba być naprawdę czujnym. Na każdym rogu czai się coś niebezpiecznego? Nigdy nie wiadomo, co cię tutaj spotka. Ale ja sobie jakoś radzę. Ja jestem spryciarz. Naprawdę. Możesz jakąś swoją przygodę opowiedzieć tutaj stąd? Tutaj stąd? Ja mogę ci opowiedzieć przygodę z Amsterdamu na przykład. O! Idę ulicą. Wiesz, gdzie jest Red Light Street? Wiem. W Amsterdamie? Wiem doskonale. No. O, tam. A! Pierwsze nocki moje to były tam właśnie, bo tam straciłem samochód i dokumenty, bo mi wszystko ukradli. I to koledzy, kurwa, koleżki wielkie, którzy pili ze mną alkohol. Nie wiedziałem, że tak można. Nigdy w życiu nikogo nie okradłem. Mam takie zasady. Tak mnie nauczyła ulica, życie mnie nauczyło, sport mnie nauczył. Śpię na ulicy, idzie kobieta. Na Red Light Street, tam jak te panie są w okienkach. No, przynosi, rzuca mi 50 euro, przykrywa mnie, daje mi jedzenie. Ja nie prosiłem jej o to. I to były moje początki. A tak to ja długo na ulicy ogólnie nie jestem. Rok. Jak tutaj niektórych znam, tutaj znam takiego Zbyszka, on teraz do Hamburga pojechał. On tutaj jest 17 lat. Kawał czasu. Cały czas na bezdomce? Na ulicy. O kurczę. Tylko tyle, że tu są misje w miarę takie, że dadzą ci jeść, nie? Bo no, tak, jest jedzenie, można się wykąpać. Tak, bo tak to byś musiał kraść albo, no... Kombinować w każdym razie. Nie jest to na pewno, że tak powiem, miłe, jak trzeba iść coś zawinąć, nie? To jest ciężkie życie. Powiedz mi, jak długo byłeś w Amsterdamie? 3 lata ponad. Normalnie pracowałeś dopiero później, jak cię ja okradli? Ja mieszkałem też w Antwerpii. Mówię ci, że mieszkałem 3 lata w Antwerpii też. Woziłem ludzi do pracy, do Amsterdamu, 100 kilometrów busem. Miałem dobre prace. Jakie prace wykonywałeś? Ja mam uprawnienia na wszystko praktycznie, na wszystkie wózki, boczne, sztaplarki. Też się wszystko zgubiło, jak ci zajumali? No jak?
No. Nie mam żadnych dokumentów. I teraz dlatego tutaj jestem, bo tak ja sobie, ja mam przeziębione płuca chyba, bo ciężko mi się oddycha. Mm-hmm. Spanie na betonie. Ile no razy tak, jadę z banem, no i co? Wysadzi mnie na Grunewald, a tam tylko beton. Jedyna opcja. Wczoraj mnie wygonili, bo położyłem się w windzie tam. No bo mówię, zimno jest. No. Mm-hmm. No, człowiek jest człowiekiem. You never don't know what's happening in your life. Nigdy nie wiadomo, co cię spotka w życiu. Nigdy. Zgadza się. Jutro może przynieść całkowicie inny scenariusz. Dlatego się nie poddaję na razie. Powiedzmy, byku, do Polski możesz wrócić? Nie mam do kogo tam jechać. Nikt mnie już nie kocha przez to, że wracałem do mojej pani tyle razy. A tłumaczyli mi, że jest nic nie warta, że jest, nie mówię o mojej byłej żonie, tylko mówię o tej, z którą Papnerce. Byłem te 10 lat. Ona była z Bytomia, ze Śląska. Ogólnie mieszkałem w Elblągu. Odwrócili się wszyscy ode mnie. Przez kobietę? Przez to, że wracałem do niej, a tłumaczyli mi, że ona jest gorszą alkoholiczką ode mnie. Bo ona piła po tajniacku. Ona potrafiła po 2 godzinach wychodzić z pracy, bo w McDonaldzie to tak jest, że jak kierownik zapyta, czy chcesz iść do domu, ona zawsze pierwsza była i taksówką wracała. Ciekawe, co ona robiła w tej taksówce. Powiedz mi, jaki masz pomysł na to, żeby to naprawić, żeby wyjść z tego? Najważniejsze, to będę musiał jechać i ja tutaj poznałem chłopaka takiego, tylko ja nie wiem, czy mogę mu zaufać. Ja już nie ufam ludziom. Znaczy nie, że wszystkim. Nie można wszystkich brać do jednego worka. Tylko nie, ale zaufać jest coraz ciężej, jeżeli cię kilka razy jest, przejechało. Tak, dokładnie. Moi koledzy, z którymi piłem tutaj, mnie okradali. No. Jak mam im ufać? No, jest ciężej później zaufać komukolwiek, nie? Dlatego mój plan jest taki, bo tu jest taka socjalna, bo ja jeżdżę tutaj na misję, na Biały Krzyż, tam na Ostbahnhof. Ja urzęduję na Ostbahnhofie, tutaj na Zoologischen Garden, Alexanderplatz. Mańka znasz? Znam. Gdzie Maniek przysiaduje, możesz mi powiedzieć? Ja nie wiem, gdzie on tam. No tutaj każdy wie, jak to robi. No. Ja wiem, że Maniek tam ma jakąś swoją stałą miejscówkę. No, tam. Każdy ma stałą miejscówkę na chwilę, a potem go nie ma. No. Potem trzeba szukać. No, potem go szukać. W każdym bądź razie znasz i jest... Ja go znam bardzo dobrze. Nie wiem, gdzie on teraz może być. Tutaj patrz, tu jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tutaj wiesz, ile osób się zabiło? No, spory jest przemiał. Ja z tego, co wiem, to tutaj no, jest bardzo niebezpieczny. Jeden z niebezpieczniejszych dworców. Ostatnio moja bardzo dobra, ja tu traktowałem ją jak mamę. Moja mama umarła młodo, miała 51 lat. Traktowałem ją jak mamę. Utopiła się, niby się utopiła, a 3 dni wcześniej skarżyła mi się, że nie będę teraz wymieniał imion, że ktoś ją bije. Wielki chłop taki. Nie chcę z nim gadać, ja z nim w ogóle nie rozmawiam, bo nie wiem, jaka tam była prawda. Czy ona rzeczywiście poszła się ociekać i wpadła i się utopiła, bo on pływać na pewno nie umie. Gdzie on się rzucił za nią? W życiu, nie uwierzę w to. Nie było u mnie przy tym, ale to jest takie moje zdanie. Masz swoje zdanie na ten temat po prostu? Ja mam swoje zdanie. Słuchaj, ziomuś, no ja bardzo ci dziękuję za poświęcony mi czas.
Bardzo bym jeszcze prosił, żebyś pozdrowił moich widzów i oczywiście chciałbym Cię prosić o zgodę, żebym mógł zamieścić to na YouTubie. Wyrażasz zgodę na to? Możesz zamieścić, wyrażam na to zgodę. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję Ci bardzo, Piona, i powodzenia, ziomuś. Ja wzajemnie.